Dzień dobry, zapraszam na kolejny trening mocno spalający. Mamy do wykonania 3 serie, plus ostatnia będzie na brzuch. I do treningu nie potrzebujemy żadnej maty. Wszystko robimy na stojąco, nawet ten brzuch na sam koniec. Zaczynamy krótką rozgrzewką. Ściągamy łopatki, prostujemy plecy, napinamy mięśnie brzucha. I stawiamy coraz wyżej nogi, coraz wyżej kolana. Pracują ręce, pracują nogi. Wdech nosem, wydech ustami i dodajemy pracę ramion obszernie, duże koła, obydwie ręce. Kilka minut poświęcimy na to, żeby rozgrzać stawy, rozruszać stawy. Rozgrzać mięśnie do przodu. Obydwie ręce. Super. Pajac powolny do boku. Ramiona pracują. Góra, dół. To samo, z tym, że łokcie do góry. Odstaw nogę, łokcie góra, dłonie do dołu. Super, ręce na biodra i pracujemy obszernie bioderkami. Nogi są w lekkim rozstawieniu. I zmieniamy kierunek. Trening specjalnie ułożyłam tak, żeby nie potrzebować do niego maty, żeby każdy mógł zrobić, nawet osoby, które są gdzieś na wakacjach, gdzieś poza domem, na wyjeździe, żeby naprawdę każdy mógł wykonać trening z naszego wyzwania, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Uwaga, lecimy skłon do ziemi. Na 3, 2, 1 i wyciągnij ręce do góry. 3, 2, 1 i do góry. Nogi są proste. I jeszcze raz. 3, 2, 1. Super. Lecimy trucht. Miękko lądujesz na podłodze. Wstawiamy delikatnie stopy. Taki delikatny truchcik. I wahadełko do boku. Cały czas trzymaj proste plecy. I do przodu. Małe podskoki do przodu. Pięty, pośladki. Jeszcze. I skręcamy biodra. Cztery, 3, 2, 1. Super, maszeruj w miejscu, przygotuj sobie wodę do picia. Zaczynamy trening. Mamy 4 minuty do wykonania. To jest jedna tabata, 4 minuty. 20 sekund ćwiczymy w tempie bardzo szybkim. 10 mamy na zmianę ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to przysiad. Wyskok do przodu, do przysiadu, do boku i do drugiego boku. Trochę może zrobimy hałasik, ale niewielki. 8 sekund do startu. Uwaga, wąsko i szeroko wyskok. 3, 2, 1 i start. 20 sekund pracuj i na boki. Hop. I drugi bok. Przód. I patrzymy, co się dzieje z boku. Hop. I do boku. Hop. I druga strona. 3, 2, 1, 0. Super. Przeskoki w desce. Na prostych rękach, nogi szeroko, wąsko. Ściągamy łopatki, prostujemy plecy, brzuch napięty. I wytrzymaj w desce. I skaczemy szeroko i wąsko, łączymy stopy. Dawaj, dawaj. 3, 2, 1, 0. Dobrze. Przysiad i wyskok. Przysiad z pulsem w środku. Znaczy z pulsem na dole. I wyskocz. Z wydechem do góry. Tak jest. Działaj, działaj. Jeszcze 4, 3, 2, 1, 0. 2 pajace, szeroko. 1 do przodu. 1 do przodu, wąski. Uwaga, start. I hop. Obszernie pracują ręce. Super, jeszcze. Pięknie, powtarzamy całość. 2 minuty. Do przerwy, uwaga. Start. Lecimy na boki. Przysiad, bok, przód. Hop, hop. Super. Dawaj, dawaj. 4, 3, 2, 1. Luz. Dobrze. Deseczka. Łopatki ściągnij. Napnij brzuch. Start. Dłonie są równo pod barkami. Patrzysz w podłogę i utrzymujesz tempo. Ja będę liczyć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Twoim zadaniem jest po prostu przez te 20 sekund wytrzymać w ćwiczeniu. Przysiad, wyskok, dodaj puls. Rozpychaj kolana, kolana idą na zewnątrz. 3, 2, 1, luz i ostatnie pajace. 3, 2, 1, hop. I do przodu. Prosta sylwetka. Dawaj, przyspiesz. Luz. Przerwa. Pijemy wodę. Nie siadaj podczas przerwy. Cały czas stoimy. Spokojny oddech. Krok dostawny. Jeszcze pół minuty. Wiem, jest gorąco, dlatego skracam treningi, skracam ćwiczenia. O wiele łatwiej ćwiczyć się, kiedy jest chłodno, właśnie w okresie zimowym, więc też mam nadzieję, że wyzwanie kolejne, które planuję dla Was na jesień, będzie dla Was o wiele przyjemniejsze do wykonania. Przysiad i ręka do nogi. Przysiad i podnosimy nogę do ręki. 2, 1 i start. Hop. I prawa, lewa. Hop. Wydech. Hop. Wydech. Wysoko. Wyciągnij rękę, wyciągnij nogę. Tak jest. 2, 1, 0. Krokodylki. Czyli dłonie na ziemi, wyrzucamy nogi, wracamy i wyprostuj się bez wyskoku. Start. tylko staraj się stawiać dłonie, znaczy stawiać stopy blisko dłoni i płasko, szeroko nogi. Napnij brzuch, żeby biodra ci nie spadały w dół, kiedy jesteś w dole, kiedy jesteś w pozycji deski. 2, 1, ostatnie. Super. Szybkie nóżki na 3 i dodajemy kopniak. Uwaga. Start. 3, 2, 1. 3, 2, 1. I dawaj. 3, 2, 1. I jeszcze. Ostatni. Ekstra. 4 kolana na obydwie nogi i zamieniamy z przeskokiem. Uwaga. 3, 2, 1. Przeskok. Cztery razy i dawaj. 1, jeszcze. Pięknie. Dawaj przysiad, ręka do nogi. Powtarzamy całość. Mamy 2 minuty do zrobienia. Start. I wydech. I z wydechem góra. Jeden, 0. Krokodylki. Lecimy. Szybko wyrzucasz i pilnuj tego brzucha. Start. Szybko się wyprostuj. Dawaj, dawaj. 3, 2, 1. 0. Super. Szybkie nóżki. Dodajemy kopniak. Liczymy do 3. Start. Kop. Drugi kop. Ręce też pracują. Ugięte w łokciu. Wysoko. Wysoko. Dawaj kopniak jak najwyżej. Ostatni. Ekstra. Przyciągamy kolano, przeskok. 4 przyciągnięcia i przeskok. Start. 2, 3, 4. I jeszcze. Mocno pracujemy brzuchem. Przerwa, minuta. Minuta, odpocznij, złap oddech. I trzecia, ostatnia tabata, potem lecimy z brzuchem. Działamy do końca. Do końca działamy, mamy jeszcze jedną tabatę, raz razy 4 minuty jednej serii i zrobimy sobie brzuch, gdzie mamy 8 ćwiczeń po 30 sekund i zrobimy je dwukrotnie i wszystkie ćwiczenia będą na stojąco. Tak więc fajny brzuch bez maty. Coś nowego, czego jeszcze u mnie nie było. I startujemy za 10 sekund. Zaczynamy zwykłymi pajacykami. Zwykłe pajace. 4, 3, 2, 1 i lecisz. I trzymaj wysokie tempo. I dawaj, 10 sekund. Pamiętaj, przy interwałach chodzi o to, żeby dać z siebie naprawdę bardzo dużo. Dać z siebie 110% i wtedy będą najlepsze efekty. Krótko, ale intensywnie. Pajac i przysiad. Uwaga, start. Pajac, przysiad. Jeszcze, dawaj. Jeden, zero. Klęk. Z deski przechodzimy do klęku i podskok. Jak będzie ciężko, to nie musisz robić tego podskoku. Uwaga. Hop. Wyskocz i wróć. Dawaj, dawaj. Lekki wyskok. Wysoko kolana nad ziemią cały czas. Brzuch napięty i nie spadamy biodrami w dół. Góra i ostatnie ćwiczenie, szybkie nóżki. 3, 2, 1 i go. Dawaj, hop. Dodaj pracę ramion. Szybko pracujesz nogami. Szybkie tupanie. Jeszcze 2, 1, 0. I znowu pajace. Najprostsze na świecie ćwiczenie. Start. Dawaj, dawaj. Ostatnie sekundy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pajac. Przysiad. Równe tempo. Najszybciej jak możesz, ale dokładnie. Pilnuj techniki. 3 przysiadzie, stopy leciutko palcami na zewnątrz i kolana tak samo idą za stopami. Super. Klęk, desko, klęk i klękowy rzut. Start. Hop i do góry. I równe tempo. Stopy do pośladków. Trzy, 2, 1. Plus. Szybkie nóżki. Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie w tej tabacie. Uwaga. Już dalej kończymy. I ramiona. Lecimy do końca. Lecimy do końca jak tak. 10 sekund. Dawaj, pracujesz biodrami. Pracujesz samymi nogami, a ręce lecą. 2, 1. Przerwa. Woda. I przygotuj się teraz do brzucha. Uspokajamy tętno i zrobimy sobie brzuch na stojąco. Wszystkie ćwiczenia są proste, więc powinno być przyjemnie. I 30 sekund jeszcze. Ostatni łyk wody, jeżeli jeszcze potrzebujesz, bo potem już nie będziemy miały przerwy. Robimy te 8 ćwiczeń i razy 2, więc mamy 16 bez przerwy. Stajemy, dłonie za uszami, ściągamy kolano do boku i po skosie. Uwaga, start, hop i skos, hop i skos. Staraj się podnosić kolano jak najwyżej i pracujemy tutaj brzuchem. Hop i skos mocny, dodaj skręt klatki. Jedna noga. Napinamy brzuch. Nie robimy wymachów, ale w takim tempie umiarkowanym. Góra, skos. 1, 0. Druga strona. 3, 2, 1. Hop. I wydech. I wydech. Super, dawaj, dawaj. Jak najwyżej podnieś nogę i klatka do boku. Opuszczasz ją do boku, nie do przodu. 2, 1, super. Skręt klatki i wymach nogi po skosie. Skręt i wymach nogi drugiej. 2, 1 i start. Teraz spychaj łokcie. Mocny skręt. Wydech, wydech. Dobrze. Łokcie szeroko. Pracuje klatka, pracują łopatki. Dobrze. Lecimy skip A, czyli kolana wysoko. Przez pół minuty kolana wysoko i trzymaj równe tempo. I start. Wysoko nogi. I staraj się miękko lądować na ziemi, bez takich uderzeń głośnych, tylko nieco lżej lądować. 8 sekund. 2, 1. Super. Przyciągamy kolano do boku i noga, prostujemy ją za siebie. Uwaga, hop i za siebie wyprost. Hop, wydech i wydech. Super. Jak najwyżej noga i dodajemy skręt. Już powinnaś czuć trochę brzuch. Świetnie, druga. Już powinnaś czuć boczki. Ja czuję. 3, 2, 1 i działamy. I wydech, i wydech. Dobrze, dawaj, dawaj. I skręt, i skłon. Łokieć do boku. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Deska i chowamy głowę między ramiona, dłoń do łydki po skosie. Gotowa? I start. Hop, łydka i wróć. Brzuch napięty. Brzuch napięty. To ćwiczenie możesz zrobić bez maty. Możesz być na trawie, na betonie, na ziemi. I dawaj. Głęboko. Głowa między ramiona. Brzuch cały czas pracuje. Super. Zostajemy w dole i robimy bieg w podporze, czyli wspinaczkę górską. Ściągamy łopatki, napinamy brzuch i działasz. I dawaj, pół minuty. I równe tempo. Równe tempo możesz trochę zwolnić, czyli dotykamy palcami podłogi i wracamy. Ale trzymaj tempo, to jest łatwe ćwiczenie, a zostało nam tylko 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Powtarzamy wszystko od początku. 3, 2, 1 i dawaj. Hop i skos. I skosy dawaj. Wysoko i bok. Jeżeli chcesz trochę mieć mocniej, nieco trudniej, to wolniej wykonuj to ćwiczenie, wolniej. I druga noga Staraj się, żeby noga była w górze dłużej niż na dole. Hop. Wydech. Super. Jeszcze dawaj. Już zostało nam niewiele do końca treningu, potem zrobimy krótkie rozciąganie. 8 sekund. 3, 2, 1. Świetnie. Skręt klatki i wykop po skosie. I start. Mocny skręt i mocny wymach. Wyciągnij rękę, dotknij buta albo gołej stopy, nie wiem w czym ćwiczysz. Może w niczym. Trzy, dwa, jeden, zero. Pięknie. Skip A. Chyba najintensywniejsze ćwiczenie w tej serii. I dawaj. Lecimy wysoko. Wysoko kolana i wysokie tempo. Jeszcze. 8 sekund. Dawaj. Wysoko nogi. 3, 2, 1, 0. Super. Kolano do boku. Uwaga. Działamy. Działamy pięknie. I mocno. Łokieć do kolana. Kolano do góry. Mocno pracujemy brzuchem. 8 sekund jeszcze. Dasz radę do końca. To już są proste ruchy. 2, 1, 0. Proste ćwiczenia. Wybrałam takie, żeby każdy dał radę zrobić. I działamy druga. I skłon. I skłon. Wydech. Dziesięć sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deseczka. Ostatnie dwa ćwiczenia. Dwa w dole. I dłoń łydka. Po skosie. Cały czas spinaj brzuch. Po to jest ćwiczenie właśnie na brzuch, żeby on utrzymał Twoją sylwetkę, żeby biodra nie zleciały w dół. To właśnie odpowiedzialny jest mocny brzuch. I głowa nisko. 2, 1, 0. Zostajemy. Bieg w podporze. Dłonie pod barkami. 3, 2, 1. I działasz. Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie pół minuty. Pół minuty napinasz brzuch. I pracuj. Dawaj. Ręce proste pod barkami. 10 sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Dobrze. Wstań. I chwilę się rozciągniemy. Łapiemy oddech. Ręka do góry, wyciągnij do sufitu. Druga. Na biodrze oparta i powoli skłon. Zróbmy wydech, jeszcze głębszy ruch. Dobrze. Druga. Super. Do ziemi i wytrzymujemy 10 sekund, dotykamy podłogi. Nogi są proste w kolanach i lecimy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Powoli się wyprostuj i stopa do pośladka. Stajemy na jednej nodze, napinamy brzuch, żeby się nie przewrócić. Kolana są złączone i trzymamy. 3, 2, 1. Ta sama noga do przodu. Spleć dłonie pod kolanem. Spleć i przyciśnij kolano do siebie. 3, 2, 1. I ta sama noga wyprostowana do boku. Druga ugięta i pochylasz się do tej nogi. Chwyć za palce u stóp. 3, 2, 1. Super, zamieniamy strony. Wykonaj to samo na drugą. Mocno dociśnij stopę do pośladka. 3, 2, 1. Kolano do przodu. Stoi stabilnie. 3, 2, 1 i prostujemy nogę po skosie do boku. Prosta noga w kolanie, pochyl się, chwyć za palce. 3, 2, 1. Super i wyprostuj się. Ja Ci bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Ci się miło ćwiczyło. A jeżeli jesteś gdzieś na wakacjach, gdzieś poza domem, to napisz, w jakich okolicznościach, na jakim terenie wykonałaś ten trening. Przypominam, że jest to wyzwanie, więc treningi się pojawiają aktualnie 3 razy w tygodniu. Najbliższy będzie w środę, więc oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, bo wtedy nic nowego Cię nie ominie. Do zobaczenia, do środy. Cześć!